Pale paris czyli elegancja Francja. Paryż płonie i nie ma co się dziwić. Tak dzieje się zawsze, kiedy obrońcy tolerancji i demokracji nie zgadzają się z werdyktem tejże demokracji. Jest to trend ogólnoświatowy. Po wyborach europejskich ktoś poradził Macronowi, bądź mężczyzną. I ten owego Ktośa posłuchał i ogłosił przedterminowe wybory, mimo że wszelkie znaki na niebie i ziemi świadczyły, że te wybory przerżnie. Może uwierzył tym, e, którzy e, twierdzili, że Marianna, symbol Francji, powinna być mężczyzną. No, to byłaby nowość. Dotąd swej twarzy kobiecie we frygijskiej czapce użyczały Brigitte Bardot, Mireille Mathieu, Catherine Deneuve, a nawet Letycja Costa. Mówiło się też, że do tej roli ma zapozować aktualna żonobabka pięknego Emmanuela. Bez trudu wygrywająca zresztą ranking na First Lady Wszechczasów. Ale bez żartów. Dziś symboliczna Marianna stoi na rozdrożu. Jeśli wygra prawica, będzie faktycznie miała twarz mężczyzny Giordana Bordella. Chociaż całą resztę będzie pani Le Pen. Jeśli natomiast na skutek matastw i bezprzykładnej presji ta sztuka zwycięska uda się lewicy, Marianną zostanie bezpłciowe ono. Oczywiście czarna kampania ruszyła. Zjednoczeniu narodowemu wyciąga się rodowód z czasów kolaboracyjnego Wisi, Zapominając, że dlatego Wisi aktywnie pracował późniejszy demiurg lewicy i wieloletni prezydent Francji, nieomal beatyfikowany François Mitterrand. Świeższe zarzuty dotyczą związków z Putinem. Nie zdziwię się, jak wyciągnął na jaw, że Bordello to nieślubny syn pani Marii i Władimira Władimirowicza. Przy czym najwięcej wśród oskarżycieli jest niedawnych, a może i współczesnych, utajnionych albo nieutajnionych współpracowników Moskwy. W skowycie i wezwaniach Francuzów do opamiętania przodują oczywiście skorzy do pouczania innych Niemcy. W końcu ich też powolutku rozsadza alternatywa dla Niemiec. Tyle czy inwektywy rzucane na skrajną prawicę nie przyniosą odwrotnych skutków? Nawet mówiąc, wkurza mnie, gdy dziennikarze nawet przyzwoitych stacji nazywają zjednoczenie skrajną prawicą. No, podobne epitety stosuje się wobec PiSu, Fideszu, braci Włochów czy hiszpańskiego Voxu. Kochani! Przecież skrajna prawica to zwolennicy płaskiej ziemi, czciciele Adolfa oraz tak licznie reprezentowani we Francji wyznawcy islamu. Chociaż na razie taktycznie popierają oni lewicę. Natomiast zjednoczenie narodowe dziś to prawica jak najbardziej umiarkowana, w dodatku przesuwająca się w stronę centrum, gdzie. Ma swoje miejsce jako partia, która na swoich sztandarach wpisuje powrót zdrowego rozsądku. Zresztą, co to za skrajna prawica, która nie chodzi do kościoła, nie wierzy w Boga i nie podważa świeckości państwa? To! Że należy wyrzucić w diabły zielony ład, zahamować niekontrolowaną migrację czy wrócić do tradycyjnego rozumienia płci i skończenia z krzykliwą dyktaturą mniejszości, to elementarny głos instynktu samozachowawczego. I za tym głosują i mam nadzieję, będą głosować coraz liczniejsi i bardziej zdecydowani Francuzi. Póki jeszcze są. Gdy za parę lat do głosu dojdą dzisiejsi uczniowie szkół średnich, beżowi, czarni i popielaci, może już nie być innego wyboru jak cywilizacja zachodu czy islamu. W Paryżu białe pozostanie już tylko pieczywo. Że nie jest łatwo, można się przekonać, rozglądając się po Europie dookoła. Szefową Europy zostaje ponownie chuda Ursula której ja osobiście nie powierzyłbym nawet kierowania budki z hotdogami przy Parlamencie Europejskim. A szefem NATO pan Rutte. Typowy, użyteczny idiota z socjalistycznych bajek pana Putina. Pora umierać? Czy jednak jeszcze trochę poczekać? W Ameryce Trump ciągle odnosi sukcesy nad tym nieszczęsnym Bidenem, ale Stany to nie wszystko. Na starym kontynencie coraz trudniej czekać. No bo przyszłość Europy może wyglądać już niedługo jak losy Republiki Południowej Afryki, gdzie mamy do czynienia z coraz wyraźniejszym apartheidem, arebur i rasizmem o odwróconych wektorach. Pytanie tylko, gdzie będą uciekać ostatni Europejczycy, gdy przestaną być gospodarzami we własnych krajach? Ano, pewnie do nas. E, wspomniałem w Felietonie. E, Hasło Pale Paryż. Tytuł znanej przed laty książki komunistycznego pisarza Bruno Jasińskiego. Nawiasem mówiąc wynikała ta powieść z pomyłki. Otóż Jasiński po przejechaniu do Paryża, gdzie uciekł z tej zniewolonej, salacyjnej Polski, zobaczył na ok wystawie okładkę książki Le, Le Mosku. Co przetłumaczył Pale Moskwy. W istocie chodziło nie o palenie, a brylowanie. Szwendam się bryluje w Moskwie. Niemniej książki nie przeczytał, ale napisał pamflet i tym pamfletem właśnie było Pale Paryż. Przyniosło mu to wielką sławę, zaproszenie do Związku Radzieckiego, gdzie stał się przydupasem krwawego oprawcy jagody i wraz z tym jagodą, kiedy upadł, poszedł pod ścienku. No i tak właśnie kończą ludzie, którzy nie doczytają właściwych treści. Czy tak skończy Macron? Osobiście mu nie życzę, i dlatego przytoczę Państwu sen, który się przyściół całkiem niedawno prezydentowi Francji. Sen Macrona. W konfliktach już się Francja praży, trwa obcych najazd wciąż uparty, a Macron ciągle sobie marzy, że jest Napoleonem. Czwartym. Robi Bonapartego minę, w szeregach Unii tworząc zamęt, chce czołgi słać na Ukrainę i rozwiązuje swój parlament. Strugi obietnic wciąż się perlą, słowa są słodkie, niczym melba, a tu Waterlo i Waterlo, a w perspektywie chyba Elba. Choć abdykować mu nieśpieszno, bo jest przez własny naród ogran. Zostanie w dziejach po nim śmieszność i żonka, starsza niż Ninodam. Już Europa dech wstrzymała, że może wnet od poniedziałku zbudzi się Francja, znormalniała, bez mitomanów i pieszałków. A teraz kochani kochani, tradycyjne moje wezwanie, zbieramy się na rogu naszego hejt parku. Mój felieton Małpa z Brzytwą wywołał bardzo wiele waszych reakcji, czasem surowych, czasem wręcz okrutnych dla naszej wspaniałej ministry. Niełudzka. Maciej stwierdza dosadnie, że polityka oświatowa ministry barbarii ma solidne podstawy filozoficzne. Stoi kantem i niczem. A to czy to jest źle? Przecież Obaj kantynicze, to dobrzy Niemcy. Jeden polskiego pochodzenia, a drugi też z królewca. Marek z kolei dodaje, że wspomniana ministra to jeden z wielu pustaków w koalicji 13 grudnia. No ale jak tu bić głową w taki mur? Dorota P przypomina, że już kanclerz Jan Zabojski w swoich słynnych myślach dowodził, że przyszłość Polski zależy od sposobu wychowania młodzieży. No więc teraz wygląda to naprawdę tragicznie. Nadto pani Dorota przytocza zasłyszane określenie, że ministra Nowacka jest nieskazitelnie biała w sensie szarych komórek. Kora mózgu, na którą składa się istota szara, odpowiada za pamięć, inteligencję, myślenie abstrakcyjne, używanie języka, czytanie pisma i wiele podobnych mechanizmów. Gdy słucham pań rządzących oświatą, pisze dalej Dorota, widzę ich decyzje. Takie określenie pasuje mi do każdej z nich. Najgorsze, że szara istota nie regeneruje się. Więc nie ma szans, by panie przejawiły kiedykolwiek choćby cień inteligencji. No okrutne, okrutne. Z kolei Arpa znęca się nad naszą, pożal się Boże, noblistką. Pisze, sięgnąłem po Tokarczukowe pisanie i dobrnąłem do czwartego zdania. Było długie, pretensjonalne i zawiłe. Mętne jak hegel i głupie jak proza Władysława Machejka, zasłużonego dla Polski ludowej komunisty z Bałopolski. Pisano o nim, gdy już sobie popije, rwie mu się pamięć i zamiast napisać po prostu pług, pisze. Na chwali uchwał dziewiątego plenum naszej partii rolnicy wyszli w pole z oraczkami. Z kolei sens wypowiedzi Zbigniewa sprowadza się do opisu zupy fasolowej. Premier Donald jest jego zdaniem niekompetentny i takich samych dobrał sobie ministrów. Przypomina mu to film z Jasiem Fasolą, który przez przypadek stał się chirurgiem no i musi operować. Podobnie pani Nowacka działa w szkolnictwie, pani Leszczyna w służbie zdrowia, czy pan Kosiniak-Kamysz w Ministerstwie Obrony. I pozostali również. Miejmy nadzieję, że pacjent, czyli Polska, to przeżyje. No, ja też mam nadzieję, że ktoś przerwie tę operację. N.O. przytacza celny cytat z mojego kolegi po fantastyce Andrzeja Pilipiuka. W szkole najważniejsze są dwa przedmioty, mówił mi kiedyś mój dziadek. To przysposobienie obronne. Aby nauczyć się strzelać, i historia, żeby wiedzieć do kogo. Z kolei John Smith, oglądający ponoć kanał Matura to bzdura, ubolewa na temat, ubolewa nad poziomem wykształcenia młodzieży. To jest dramat. Przebiło się już dno, którego wydawało się, że nie da się przebić. Ale dla obecnego reżimu. Szczególnie w kwestii demolki nie ma rzeczy niemożliwych. Cytując Kołodziejczaka, tego od Karola Macedońskiego, Donald Tusk cofnął Polaków o kilka wieków do tyłu i zrobił z nas kraj koczowniczy. Koniec cytatu. Co ciekawe tym razem do hejt parku nikt nie nadesłał żadnej fraszki. Może po prostu, drodzy Państwo, żarty się skończyły. Cześć.